Tu mieszka Damian, jeden z najmłodszych uczestników naszego programu. Słyszałam, że jest dowcipny, pełen energii i gotowy na to, by zmienić swoje życie. Zobaczymy, czy tak jest naprawdę. Prowadzę 15-hektarowe gospodarstwo w województwie mazowieckim. Gospodarstwem zajmuję się od młodych lat wraz z rodzicami, które przejąłem teraz na własność. Głównie uprawiam warzywa. Są to cukinia, patisony, dynia jadalna. Damian, jak to się stało, powiedz, że ja tutaj jestem? Musiałam tu przyjechać, że taki facet jak ty jest sam. Nie udało mi się poznać tej wyjątkowej kobiety, drugiej połówki. Myślę, że teraz się uda. Damian jest bardzo dobrym człowiekiem, pracowitym. Umie wszystko zrobić. Tylko co mu brakuje, to tej drugiej połówki. Gospodarstwo prowadzę na własną rękę od 2 lat. Oczywiście z lekką pomocą rodziców. Co najbardziej w tej pracy lubisz? Najfajniejszy ten moment, gdy te roślinki już posadzimy i z każdym dniem wychodząc, widać, że one rosną. Tak samo jak z ludźmi, tak? Ludzie się chowają, przechodzą różne drogi w życiu, a nagle dochodzą do momentu, gdzie muszą kogoś poznać, razem wspólnie iść w życie. Takie emocjonalne podejście. Tak, 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 bo tak samo jak i rośliny, tak samo i ludzie, no, żyją. Trochę może w inny sposób, ale poniekąd coś w tym jest. Co ty możesz dać najlepszego kobiecie? Mógłbym jej dać dużo miłości, tak? Wydaje mi się, że są we mnie duże pokłady miłości, które gdzieś są tak głęboko schowane. Gdy znajdzie się ta odpowiednia kobieta, te pokłady się uwolnią. Podobno, gdy człowiek się rodzi, jego dusza rozpada się na 2 części. Jedna trafia do mężczyzny, jedna do kobiety. Sens życia jest w tym, żeby odnaleźć tą drugą połówkę. Połówkę własnej duszy, własnego serca. Myślę, że może właśnie dzięki temu odnajdzie się ta moja druga połówka, która właśnie szuka także mnie. Wierzysz w to? Wierzę. Masz dużo uczuć w sobie, a co chciałbyś dostać? Jakiej szukasz kobiety? Na pewno kobiety takiej radosnej, uśmiechniętej, bo sam taki jestem. Nie chciałbym jakoś smutaska, tak? Kto by nie chciał porozmawiać, posiedzieć. Kobieta powinna być wesoła, uśmiechnięta. Powinna generalnie wiedzieć, czego chce od życia, tak? Jeżeli chodzi tutaj, mówimy o takim związku, tak? Prawdziwym, takim, żeby zbudować go na mocnych fundamentach. Raczej wolałbym kobiety bez przeszłości, bez dzieci, wolne, bez żadnych zobowiązań. A może być ruda? Bo słyszałam, że tam jakieś były historie. Przepraszam. Rozwaliłaś mnie tym. Nie, no rozwaliłaś mnie. Myślałam, że się rozmarzyłaś. Nie. Akurat rozśmieszyłaś mnie tym. Nie wiedziałam, co powiedzieć. Nie ma znaczenia, czy brunetka, czy blondynka. Najważniejsze, aby była troszeczkę ode mnie niższa. Mogłaby być w moim wieku, choć nie ukrywam, że jakby była troszkę młodsza, też byłoby okej. A co jest najpiękniejszego w byciu razem, w byciu w związku? Czasami przychodzą takie momenty w naszym życiu, że ani mama, ani tata, ani kolega, ani brat nie potrafią z nami tak porozmawiać, jakbyśmy chcieli. Wydaje mi się, że właśnie chodzi o tą rozmowę, o ten dialog, o tą bliskość taką, może niekoniecznie fizyczną, ale bliskość taką psychiczną, gdzie wchodzimy do domu, siadamy sobie wieczorem i możemy sobie o wszystkim opowiedzieć. Drogie panie, dziewczyny, jeżeli szukacie prawdziwego związku, kogoś, kto potrafi kochać, chce kochać, ma duże pokłady miłości, piszcie. Na pewno odpowiem na wasze listy. Buziaki. Jeżeli jak Damian wierzysz, że miłość może trwać wiecznie, wypełnij formularz zgłoszeniowy na stronie www.rolnikszukażony.tvp.pl i wyślij list ze zdjęciem na adres Skrytka Pocztowa 67 02 741 Warszawa, Urząd Pocztowy 121 z dopiskiem Damian.